Cześć, serdeczności. Kłania się Marek Furczeński i ten odcinek to ukłon dla każdego, kto jest objęty w tym momencie przepukliną, kto ma wystający brzuch, albo być może jesteś mamą, która kilka tygodni albo kilka miesięcy temu urodziła dziecko i nie podoba ci się twój taki workowaty, wystający brzuch. Co z tym można zrobić? Jak mogę ci na to poradzić? W tym odcinku ci o tym opowiem. I jak zwykle to ma miejsce, na początku trochę takiej luźnej gadaniny. Generalnie co łączy kobietę w ciąży, co łączy człowieka, który dużo siedzi, co łączy otyłą osobę, to zazwyczaj zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej. Najprościej można powiedzieć tak, że Twoje wnętrzności cały czas naciskają na Twoje mięśnie brzucha, a Twoje mięśnie brzucha cały czas zwrotnie powinny na te wnętrzności naciskać. Jeżeli siła ściskania i siła wypychania są sobie równe, to Twój brzuch ma jeden stabilny, stały kształt. Jeżeli z jakiegoś powodu dojdzie u ciebie do osłabienia mięśni brzucha, bo na przykład leżysz dużo czasu, bo na przykład dużo czasu spędzasz w pozycji siedzącej, bo byłaś, jesteś w ciąży, bo na przykład są jakieś nietolerancje pokarmowe i w Twoim brzuchu pojawia się jakieś wodobrzusze na przykład, wszystkie te stany prowadzą do tego, że mięśnie brzucha ulegają rozciągnięciu. I teraz mięśnie brzucha mają to do siebie, że są, można powiedzieć, przez przyrodę poszywane. Główną taką szywką, która łączy, Nasze prawe i lewe mięśnie brzucha, przede wszystkim skośne zewnętrzne, skośne wewnętrzne i poprzeczne brzucha, taka główna szywka to kresa biała, czyli taka błona mięśniowa, błona powięziowa, która łączy mięśnie prawe z mięśniami lewymi. Inne takie istotne błony i przyczepy to generalnie kanały pachwinowe oraz bardzo istotny punkt. W tej naszej błonie, w tej naszej kresie białej jest dziura w postaci pępka. Przez ten pępek, kiedy byłeś w brzuchu, byłaś w brzuchu mamy, odżywiałaś się. Wtedy nie wkładasz jedzenia do ust, pępowina wchodzi do pępka. Przez to ta pępowina to taki kabel, który z zewnątrz musi trafić do twojej wątroby. Tak można je powiedzieć. I teraz, kiedy ta tkanka łączna ulega rozciąganiu. Na początku nic wielkiego nie będzie się działo, ale kiedy to rozciąganie jest już znaczące, a Ty któregoś razu coś silnie szybko podniesiesz, kichniesz, zeskoczysz, może się zrażyć tak, że Twoje wnętrzności nadmiernie mocno ucisną na te błony i te błony w pewnym momencie się albo odkształcą, albo tak silnie mogą się odkształcić, że pękną. I wtedy pojawia się przepuklina. Najczęściej, jeżeli chodzi o te przepukliny, to dochodzi właśnie do rozwartnienia tej kresy białej, czyli pojawia się wtedy taki charakterystyczny trójkącik, który wyłazi z pomiędzy dwóch połów brzucha. Inne formy przepukliny to przepuklina pachwinowa, bądź przepuklina pępkowa, gdzie do, na zewnątrz wychodzi nam ten, ten pępek. I teraz kwestia wygląda najczęściej tak, że kiedy taka przepuklina mi wyjdzie, no to powinienem się udać do chirurga i ten chirurg powinien ocenić, czy ta przepuklina to coś znaczącego, czy potrzeba mi to zaszyć, czy trzeba mi wszyć siatkę, czy może historia jest nie do końca do operowania, ponieważ ten stan jest mały i jest szansa, że jest w stanie się to wchłonąć. Zazwyczaj tutaj lekarze używają takiego podchwytliwego słownictwa, nierzadko się z pacjentami już tym spotkałem, proszę to obserwować. Ja bym był bardzo ostrożny z takim obserwowaniem, bo najczęściej takie proszę to obserwować, to w innych słowach powiedzenie, poczekajmy, niech to się zepsuje jeszcze mocniej. Jak pęknie, tak już naprawdę konkretnie, konkretnie przyjdziesz na zabieg, my ci to zaszyjemy. Oczywiście powinno być tak, że tych zabiegów jak ognia powinniście starać się unikać, bo każda ingerencja w Twoje ciało to jakieś ryzyko, to jakieś niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań i po co się takie nie do końca przychylne dla organizmu sytuacje pakować. Stąd jeżeli lekarz mówi Ci, że Twoja przepuklina jest w stanie się cofnąć, że jesteś w stanie ćwiczeniami sobie z nią poradzić, albo jeżeli nie masz przepukliny, a widzisz, że Twój brzuch jest wystający, a lekarz mówi, że nic poważnego tam nie widzi, to jest cała masa fajnych postępowań, cała masa fajnych działań, fajnych ćwiczeń, które jest w stanie ten Twój brzuch wypłaszczyć i spowodować, że te błony na nowo zyskają spójność i na nowo staną się mniej rozciągliwe. Przez to Twoje wnętrzności będą lepiej podparte i Twoje zdrowie ulegnie poprawie. I teraz po pierwsze, skąd mam wiedzieć, czy takie działanie jest dla mnie? Jak mogę sprawdzić, czy mam jakieś kłopoty z. W z rozwarstwianiem się tych całych powięzi, czy te powięzi za bardzo nie są wypukłe. Pierwsza kwestia to jest wziąć i po prostu pokaszeć I kiedy kaszle, mogę dotknąć pępka, mogę dotknąć pachwin, mogę dotknąć dłonią krocza i chciałbym sprawdzić, czy któreś z części mojego brzucha, kiedy kaszle, nadmiernie się nie wypuklają i wyskakują. Generalnie zauważcie, że... u, te wszystkie takie akty zbudowania ciśnienia w brzuchu powinny spowodować, że tłocznia brzuszna się zaciska i mięśnie brzucha chowają się do środka, zaciskają nasze trzewia. Jeżeli te mięśnie nie chcą się kurczyć tak jak trzeba, nie działają do środka, nie działają spójnie odpowiednio, wtedy te nasze błony zaczynają się wypychać. I tutaj najprościej muszę Wam wytłumaczyć, jak działają mięśnie. Mięśnie mają zdolność do wykonania tylko i wyłącznie dwóch rzeczy. Albo zbliżają do siebie przyczepy, albo kiedy są rozciągane, te przyczepy się oddalają. Czyli spięty mięsień się skraca, nadmiernie rozciągnięty mięsień się wydłuża. I teraz, kiedy Twój brzuch w jakiś sposób staje się zbyt wypukły, tak jak ja to pokazuję w tym momencie, to zauważ, jaka siła się tutaj pojawia. Pojawia się siła, która powoduje, że te tkanki zaczynają się unosić mocno ku górze. Ten stan będzie przede wszystkim groźny wtedy, kiedy, zauważ, bocze części brzucha, jak będą spięte w taki sposób, Wtedy to chodzi do rozrywania tej środkowej części, więc teraz kiedy kasznę, te tkanki dużo łatwiej będą się przerywały i uszkadzały. Stąd pierwsze działanie: możesz nawet sprawdzić, czy masz taki kłopot, chwyć się za brzuch z lewej, z prawej strony i poczuj, jak dużo jesteś w stanie ruszyć tkankę, jak dużo jesteś w stanie ruszyć powieść na zewnątrz od pępka, a jak duże jesteś w stanie przesunąć tą tkankę do pępka. I to jest ta to, to, to właściwość mięśni tak naprawdę. Jeżeli Twoje mięśnie nie chcą z jakiegoś powodu zbliżać się w stronę kresy białej do swojego przyczepu końcowego, wtedy prawdopodobnie z tym brzuchem masz kłopot. Jeżeli ten brzuch jest nadmiernie wydęty, zazwyczaj te powięzi łatwo będą się przesuwały do obwodu, na zewnątrz, a słabo będą się przesuwały do środka. Stąd pierwsza rzecz to wykonywanie takiego masażu w stronę tego miejsca, gdzie mam tą przepuklinę. Czyli, jeżeli mój pępek za bardzo wyłazi ku górze albo wychodzi mi taka charakterystyczna banieczka na środku brzuchu, kiedy ten brzuch staram się napinać, to dobrym pomysłem na początku będzie chwytać skórę na brzuchu, starać się ją takim małpim chwytem zagarniać i przesuwać jak najmocniej w stronę pępka. Tutaj możesz użyć troszeczkę balsamu, możesz użyć troszeczkę oliwki, tak żeby ta skóra była bardziej śliska ale nie chcesz znowu, żeby ta skóra była za śliska, żeby ta powięź ci się w jakiś sposób wysuwała spod ręki. I wydawałoby się, że pracujemy teraz tylko skórą, ale przede wszystkim pobudzamy bardzo dużo receptorów, które znajdują się w, w obrębie powięzi i pokazujemy niejako naszym mieściom kierunek, w którym chcielibyśmy, żeby one działały. Czyli te mięśnie zaczynamy wydłużać w tych naszych częściach obwodowych na zewnątrz, Zbliżając te przyczepy coraz bardziej do środka i wykonanie takiego masażyku, czyli tak jakbym chciał od pachwin do środka podziałać od żeber do środka do tej kresy białej wsragam w tą stronę. Jeżeli mam problem z przeboginią pachwinową, znowu może być taka sytuacja, że od pachwiny łatwo będzie ta powieść się przesuwała, ale do pachwiny nie będzie chciała działać tak, jak trzeba. Więc moje zadanie to uelastycznić całe mięśnie brzucha, bo co się najczęściej dzieje, kiedy mamy problem gdzieś tam z rozwarczeniem się powięzi? Mięśnie są bardzo sztywne, nie chcą odpowiednio się naciągać i pracować, więc ta błona, która leży pomiędzy mięśniami musi się rozciągać za dwóch. Więc jeżeli te mięśnie się uelastycznią, jeżeli ta powięź zacznie się lepiej przesuwać od zewnątrz do środka, od zewnątrz ku dołowi, do od dołu ku górze, ale przede wszystkim skupiaj się na tej pracy. z skośne brzucha mają tą tendencję, że zbiegają się z góry, z dołu do środka. Mięsie poprzeczne brzucha zbiegają się od boków do środka. Poprzeczne biegną w poprzek, skośne biegną po skosie. Stąd numer jeden to takie różne zagadnienia. I kiedy ta twoje, te Twoje błony na brzuchu zrobią się już bardziej elastyczne, możesz zabrać się za ćwiczenia mięśni brzucha. Przede wszystkim chodzi na dzień dobry o ćwiczenia tłoczni brzusznej. Czyli takie ćwiczenia, w których będziesz mieć za zadanie robić Twój brzuch krótszy, węższy i chudszy, że tak powiem. Czyli pierwsza misja to jest luźno się położyć. Jeżeli chcesz, możesz położyć ręce na brzuchu, żeby lepiej to poczuć. W takim luźnym leżeniu, z głową podpartą, nogami zgiętymi, chcę wykonać wydech. W taki sposób, żeby mój brzuch się zrobił chudy i wklęsły. I chwilę to napięcie staram się wytrzymać. Pokazuję teraz swojemu układowi nerwowemu, że chciałbym, żeby na co dzień te mięsie były krótsze, bardziej zwarte, bardziej spięte. Wdech to tylko lekkie rozluźnienie. Wydech. Silne spięcie. Zazwyczaj osoby z osłabionymi mięsiami brzucha łatwo są w stanie oddychać torem brzusznym, czyli przy każdym wdechu. Ten brzuch robi się w wypuku jak balon, ale na wydechu nie bardzo chce się robić wklęsły I zazwyczaj w oddech u osoby, która ma osłabione mięśnie brzucha, wygląda tak, że wdech jest prowadzony w brzuch, ale wydech to jest spięcie bardziej katki piersiowej. Tu chcesz się skupić na tym, żeby wdech był prowadzony lekko w brzucha, głównie w klatkę, a wydech to taka czynność, gdzie te mięśnie są zaciśnięte. Zauważ, że kiedy wykonuję ten wydech, nie chcę robić żadnych przyruchów w postaci podwijania miednicy i skurczania ciała, skracania ciała, czyli mostek się nie zbliża do spojrzenia łonowego, głowa mi się nie odrywa, tu się jakoś bardzo nie skracam. To są tylko mięśnie, które działają w poprzek. Głębokie mięśnie brzucha, poprzeczny brzucha, tu idzie do pracy. Zauważ, że potem nawet bez wydechu jestem w stanie to robić. Czyli kiedy wyćwiczysz już tam przez kilka dni uff, takimi luźnymi wdechami zaciskanie tego brzucha w taki sposób... Wyjdzie Ci to dużo łatwiej. I to jest taka analogia, często instruktorzy na zajęciach mówią, wciągnij pępek, ale pamiętajcie, to nie jest do końca wciąganie pępka tylko i wyłącznie, to jest takie wrażenie, jakbyśmy chcieli się zrobić w wązce, jakby ktoś nas ściskał w pasie. Wydech, zaciskam, trzymam i staram się to przez chwilkę przytrzymać. I teraz w oparciu o to będę się starał wykonywać ruchy tak, żeby tego wrażenia w środku w ciele nie puścić. To wrażenie tego zaciśnięcia brzucha powinniście również odbierać w kroczu, tak jakby się trochę te nasze narządy rozrodcze schowały do środka, powinniście to poczuć w obrębie przepony trochę gorzej trudniej się wtedy oddycha. Ale zauważ, kiedy to już mi wychodzi i jak amen umiem w pacierzu utrzymać ten brzuch, on jest twardy, łączę sobie nogi i po malutku tyle na ile się da, staram się na spiętym brzuchu skręcić nogi w lewo. To jest bardzo mała dźwignia, ale już sporo to mi daje, jeżeli chodzi o napięcie i rozciągnięcie mięśni skośnych brzucha. Wydek wracam, ale brzuch się w ogóle nie uwypukla. Jeżeli nie widzisz swojego brzucha w tym momencie, nie możesz go obserwować, to staraj się go dotknąć, żeby poczuć, czy on nie zmienia kształtu. Złe wykonanie ćwiczenia to będzie taki stan, że starasz się go podnieść, masz powiedzmy brzuch się spięte, zaciskasz, a brzuch się cały wylewa. Twoje zadanie to trzymać te mięśnie brzucha w spięciu i trzymać je cały czas w takim rygorze. Mięśnie brzucha spięte, możesz oddychać, ale zauważ, że teraz oddech głównie będę prowadził tym torem górno-żebrowym. Będę prowadził głównie w klatkę piersiową. Staram się ten brzuch mieć chudszy niż zwykle i bardziej spięty niż zwykle. I to jest banalne ćwiczenie. Wydawałoby się, że nikogo to nie jest w stanie wzmocnić, ale to ćwiczenie bardziej polega na tym, że wyrabiam odruch trzymania brzucha w napięciu. W ćwiczeniach chodzi o to, żeby wytresować trochę głowę, żeby ona umiała na co dzień w ten sposób te mieście brzucha trzymać. Jeżeli wychodzą mi już takie skręty i bez większego problemu jestem w stanie ten brzuch utrzymać w napięciu, nic mi się tu nie wylewa, nie puszcza, mogę zwiększać dźwignię, mogę tych mięśni brzucha używać w trudniejszy sposób. Choćby poprzez podniesienie stóp nad, do góry. Nie chcę z tego stołu spaść, ale dalej mógłbym popracować sobie oczywiście dużo obszerniej, dużo większą dźwigą, a choćby wyprostowanych nogach. Trudność zazwyczaj jest taka, że im bardziej uniesiesz nogi i bardziej będziesz skracać, im bardziej będziesz wydłużać ruch. Twoje mięśnie są zmuszone do pracy na większym zakresie ruchu, więc te ćwiczenia będą trudniejsze. Zacznij łatwo i utrudniaj sobie bardzo proste ćwiczenia, czyli brzuch masz zaciśnięty, zaczynasz bardzo nieznacznie, bardzo małym obciążeniem. Z dnia na dzień to obciążenie sobie zwiększaj przez wyprost kończyn, ale pamiętaj, że masz wygrywać i masz czuć, że twoje mięśnie brzucha są ciągle odpowiednio zaciśnięte. Trudniejsza wersja niż same skręty to choćby próba wykonania kasznięcia, podniesienia ciśnienia brzuchu, czyli Wykonuję wydech, brzuch zaciśnięty. Teraz lekki wdech Hej, hej, hej. Hey. Mogę krzyknąć. Mogę gwizdnąć. Ale każdy gest, który będę wykonywał, każdy dźwięk, który będę z siebie wydawał, mam powodować jedno. Mam spowodować, że moje mięśnie brzucha się zaciskają, są spięte i coraz bardziej mnie tutaj trzymają. I tak w najprostszym wydaniu wygląda rehabilitacja rozejścia się kresy białej, tak wygląda rehabilitacja zagbiegów po, po wykonanej na przykład plastyce brzucha, po wykonaniu przepukliny. Stąd, czy masz problemy, które już wystąpiły, czy chcesz prowadzić profilaktykę, czy się rehabilitujesz, ćwiczenia wyglądają tak samo. Naucz swój mózg, jak mają na co dzień działać swoje mięsie brzucha. Rozpocznij od lekkich masaży w stronę środka, w stronę kresy białej. Dwa, naucz się te mięsie, tak jak kierunek masażu przebiegał, w ten sposób kurczyć żeby całe powłoki brzuszne zaczynały się zaciskać, nałóż na to zaciskanie ruch, nałóż na ten ruch jeszcze podniesienie ciśnienia poprzez krzyknięcie, kasznięcie, kichnięcie inne takie czynności. I kilka tygodni regularnej pracy wykonywanej w ten sposób powinno doprowadzić Cię do wzmocnienia mięśni brzucha, a przy okazji do bardziej spójnych, do lepiej działających powięzi, które są spoiwem dla tych naszych mięśni brzucha. Więc w ten sposób w wielu przypadkach jesteś w stanie wyleczyć niezbyt zaawansowaną przepuklinę, czy to pachwinową, czy to pępkową, czy rozejście kasy białej. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał okaże się pomocny dla wielu potrzebujących osób. Po więcej treści, które dotyczą leczenia się, diagnozy, poprawy świadomości własnego ciała, zapraszam Was na moją platformę Purczyński Health Platform. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was, Marek Purczyński.